Requiem Bloodmere, Requiem Memento Mori czy też Requiem Rise of the River, po prostu Requiem, jedna z najbardziej krwawych propozycji MMORPG, utrzymana w klimatach mrocznego horroru. W zasadzie nie było i nie zanosi się na jakąkolwiek produkcję, która miałaby chociaż aspirację do podrobienia tego klimatu, no chyba że zajmie się tym samo Requiem. To, co aktualnie się dzieje, jest dla mnie swego rodzaju radosną informacją, szczególnie po smutku, jaki spotkał mnie kilka lat temu, kiedy okazało się, że produkcja i tak nadszarpnięta przez ząb czasu, finalnie mimo, że będzie działać, to całkowicie zostanie odcięta od nas. Czemu? Pod koniec maja 2018 roku otrzymaliśmy informację, że Gravity Interactive zamyka swój serwis, a przy okazji wszystkie tytuły dla calusieńkiej europejskiej społeczności. Powód pozostaje dość jasny. Wraz z wkraczającym jakiś czas wcześniej prawem o przetwarzaniu i przesyłaniu danych osobowych w Europie, Gravity uznało, że lepiej od nas wycofać takie gry jak Ragnarok Online, Rose Online, Dragonica czy Metal Assault. Z jednej strony oczywiście powinniśmy się tutaj cieszyć. Producent, który prawdopodobnie dysponował danymi na różnych frontach, został jasno odcięty od swoich praktyk, więc dla nas jest to wyjście na plus, mówiąc o bezpieczeństwie. Niestety bądź stety, wraz z bezpieczeństwem bezpowrotnie ucieka możliwość rozkoszowania się wieloma wspomnianymi tytułami i Requiem także. Jest to tyle bolesne, że sam w krwawym MMO spędziłem ogromną ilość czasu i bardzo lubiłem tamtejszy świat. Brutalny, ciekawy, bardzo kontrastujący z 90% produkcji obecnych wówczas na rynku. Kolejne miesiące po tej jednej informacji upływały pod znakiem zapytania. Spora baza graczy wyparowała, gdzie i tak po kilkunastu latach od premiery była ona dosyć niewielka. Na PvP czekało się trochę, główne miasta były pustawe, przy rozpoczęciu przygody przewijało się kilku bohaterów w pierwszej lokacji. No takie były realia i kto grał przed 2018 rokiem, ten wie, jak to wszystko wyglądało. Co więcej, Requiem mimo swoich bardzo fajnych stron miał również te, jakżeby inaczej, mroczne bugi, były jak najbardziej glitche, problemy ze sprzedażą itemów, bo skoro nie ma graczy, to i dom aukcyjny oraz cała otoczka jest martwa. Lagi pojawiały się systematycznie podczas poruszania się postacią, dodatki w zasadzie może i jakieś były, ale gdy gra nie istnieje na zachodnim rynku, to jaki był sens informować o nich w mediach? To są także rzeczy, które w lutym 2022 roku wypunktowało względem siebie Gravity i w 100% zgadzam się z tym, co wskazali. Podejrzewam, że w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, no i złapał się ostatniej możliwej, a zarazem rozsądnej opcji. Całkowity rework. 31 stycznia w Requiem zamknięto serwery. Zamknięcie obarczone było stworzeniem grupy o nazwie Team Nightmare, której zadanie nadal trwa. Praca i jeszcze raz praca. Po pierwsze zresetowano bazę danych. Co za tym idzie, totalne czystki, usunięcie wszystkiego, co zostało po was, o ile graliście. Sam straciłem na tym kilka fajnych postaci. Całe szczęście nie inwestowałem w ten tytuł gotówki, więc mi przychodzi to łatwiej, ale jeżeli wrzuciliście jakąś kasę w Requiem, no to cóż, na swoje postacie po prostu nie wrócicie, na swój ekwipunek również. Następnie poza tą czystką zebrano opinie graczy i weryfikowano balans gry. Ogólnie do użytkowników zostało wystosowane dosyć długie pismo, które chociażby zdradziło, że od kilku miesięcy nad grą nie pracował praktycznie nikt. Brakowało osób, które dbały o zawartość, a tytuł pozostał odłogiem, co skutkowało odchodzeniem nawet największych fanów. Co się zatem zmieni, jeżeli chodzi o poszczególne aspekty niebawem? No bardzo chętnie bym wam powiedział, natomiast konkretów nie ma. Wiadomo, że restart serwerów oznaczał głęboką ingerencję w wiele mechanik, podobno nawet odświeżenie oprawy graficznej, chociaż no nie oczekiwałbym tutaj ewolucji, a co najwyżej lekkie przypudrowanie. Sądzę, że kilka miesięcy to za mało czasu na gruntowne zmiany. Nie otrzymamy więc nowego MMORPG, po prostu przebudowaną wersję, być może zbalansowaną, odświeżoną o kilka mechanik, ale to, co widzicie na ekranie, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, pewnie takie pozostanie również po uruchomieniu serwerów ponownie. Tym samym będziemy mogli zagrać jedną z 4 raz postaci zamkniętych w postapokaliptycznym, zbudowanym na mrocznej wizji odległej przyszłości świecie. Wspomniane rasy to Turan, czyli najbliższe ludziom istoty, Bartuk idący w stronę orków, Kruksena, w moim odczuciu najbardziej przypominająca powiedzmy mrocznych elfów, przeszytych sporą ilością mechanicznych protez. Na koniec Zinoa, która pozostawała lekko kosmiczna, takie niewielkie, delikatne, ufolutkowate postacie. Oczywiście każda z nich pozostanie wraz ze swoim szerokim wachlarzem rozbudowy, gdzie wstępne joby rozdzielą się na kolejne 2 dla każdej z ras. Tak oto Zinoa może wybrać archetyp Huntera, bądź też maga bitewnego, który następnie wybiera jedną z 2 przygotowanych pod ten archetyp ścieżek. Lata temu sam grałem przykładowo Turanem, Defenderem, Commanderem oraz Bartukiem, Shamanem, o ile dobrze pamiętam tutaj subklasa to był Forsaken. Jednak no nie skupiajmy się wyłącznie na postaciach. Chciałbym jeszcze zanurkować w mrok tutejszego świata. Co w nim jest tak innego poza kolorystyką? Definitywnie była to brutalność. Zamiast kolorowych stworków poczwary, zmutowane zwierzęta, wszystko zakropione odpowiednią ilością jakichś blizn, krwi, ran, których ilość zwiększała się w walce. Kto grał, ten z pewnością pamięta, jak cieszyły te ostatnie ciosy kończące, które rozczłonkowywały potwora, a jego części po śmierci jeszcze dygotały niczym konające na glebie. grę. Kolejna sprawa, Requiem kładło spory nacisk na wzmożoną aktywność potworów nocą. Tryb koszmarów, tak bym to nazwał, gdzie w określonych godzinach nocnych czasu gry na mapie pojawiały się silniejsze monstra zapewniające odpowiednio więcej zabawy, ale i bonusów za starcia, również expa oraz golda. To są rzeczy, których aktualnie w gatunku raczej nie spotyka się zbyt często, w sensie nie ma nacisku na taki obraz walki, czy też mechaniki związane z określoną porą dnia. Wydaje mi się, że Requiem dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zagrać, może okazać się także świetnym obszarem PvP w takiej klasycznej formie. Co prawda sam akurat w tym miejscu spektakularnej ilości czasu nie spędziłem, bo byłem, że tak powiem, słaby, ale były battlegroundy w różnych formach, z których waluta, o ile pamięć mnie nie myli, inwestowało się w rozbudowę ekwipunku stricte dedykowanego pod PvP. Oczywiście poprawcie mnie, jeżeli tutaj się mylę, zwyczajnie nie pamiętam akurat tego aspektu aż tak dobrze. Pamiętam natomiast grind i jeszcze raz grind, który stanowił nadrzędną zabawę w drodze ku kolejnym poziomom. Oczywiście świat ogólnie był obsiany różnego rodzaju zadaniami, ale finalnie w sytuacji zabawy, no cóż, nie miało to większego sensu, szczególnie gdy stałem z ekipą w ATM, no i dosyć szybko zdobywałem kolejne i kolejne poziomy. Faktycznie z perspektywy czasu trochę za tym tęsknię, a już szczególnie gdy jesteśmy na etapie, gdzie questy stanowią naczelną część przygody w większości topowych MMORPG-ów. Tymczasem grind jako ta esencja został zapchnięty odrobinę na margines, a w takim wydaniu przepełnionym tymi krwistymi atakami nawet na potworach nocą był zwyczajnie przyjemny, satysfakcjonujący, chociaż dla wielu pewnie i repetytywny. Stąd też w item shopie pojawiło się coraz więcej i więcej różnego rodzaju boosterów, zresztą nie tylko takich od levelowania, ale i upgrade'u przedmiotów, czy nawet kwestii socjalnych. I tutaj kolejny zarzut na kondycję Requiem jeszcze paręnaście miesięcy temu. Była to gra po prostu pay to win w wielu względach, która dosyć czytelnie ograniczała osoby chcące wejść do zabawy bez jakiegoś większego wkładu gotówki. W zasadzie sam pewnie zapłaciłbym za tą grę, gdyby nie zgrana wówczas ekipa, która jakieś śmieci z ich perspektywy porzucała mi pod nogi, a ja się cieszyłem jak dzieciak, że mogłem w końcu szamanem zabić mobka, jak przystało na śmiercionośnego miotacza płomieniami. Aktualnie w ogóle trwają zapisy do testów, w zasadzie do tego zmierzam, które prawdopodobnie niedługo się pojawią. Oznacza to, że już niedługo zobaczymy, ile zostało z oryginału negatywnych cech, a ile pozytywów przyniesie przyszłość. Czy gra aktualnie będzie już dostępna dla Europy? No wszystko na to wskazuje. Czy jednak Requiem w 2022 roku ma szansę odnieść jakiś spektakularny sukces? W to mimo wszystko odrobinę powątpiewam, bo o ile sentyment mąci moje myśli i ten pozytywny wydźwięk całej akcji reanimacyjnej jest, tak MMORPG jako gatunek przeżywają dosyć ciężki okres, co zatem po dziadku mającym kilkanaście lat na karku. Pewnie niewiele i podejrzewam, że poza kilkoma tysiącami osób, które przetestują nowość i zmiany, no raczej dużego zainteresowania nie będzie. Powrócą ci popchnięci nostalgią. I to może być niestety definitywnie za mało na dużą premierę. Zresztą takie powroty już były, mało z nich może pochwalić się jakimś spektakularnym startem. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj, a wy czekacie na powrót Requiem, jakie są wasze wspomnienia związane z tą grą. Dajcie znać w komentarzach, no i do usłyszenia już niedługo. Cześć!